Na przestrzeni ostatniego roku dosyć ciekawie dzieje się z dolarem, ma on swoje wzloty i upadki, obecnie jesteśmy bliżej upadków i cena jest rekordowo niska, tylko Steam chyba średnio to ogarnia, a być może już właśnie ogarnął, staw łapkę w górę, lecimy. Obecnie skrzynie w CS-ie są dość drogie, a co jak ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo, tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje, co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie, do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Deathcase, szansa na Ola, Vulkana, Glovesy, wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Raidera. Oprócz tego dostępne są również battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie wpisz oczywiście tutaj kodzik FIACO, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. Co należy nam wiedzieć, to to, że obecnie dolar kosztuje prawie że 4 zł, więc umówmy się, cena dosyć atrakcyjna. Możemy zobaczyć, że na przestrzeni ostatniego roku mamy spadek z 4,40 de facto, a miewaliśmy nawet momenty, kiedy dolar był na skraju 5 zł i już wszyscy spekulowali wtedy, że będzie za złotych 6. Na chwilę obecną możemy zobaczyć, że wygląda to dosyć inaczej i w ciągu ostatniego chociażby tygodnia potrafią kosztować nawet 3,84. I to w sumie okej, w porządku, tylko co nam z tego? Nie będę ukrywał, do stworzenia tego filmu zainspirował mnie właśnie ten to materiał pana Bonkola, więc shoutout dla niego, umieszczę oczywiście link na dole. Przeglądałem go sobie, ten cały film, i co należy sobie powiedzieć, to to, że tutaj w dużym skrócie pan się mocno wkurzył, bo wychodzi coś takiego jak Indiana Jones i Great Circle, no także jest mocno. Tak czy siak gra będzie miała swoją premierę już za niedługo, bo za 3 miesiące, i co należy sobie powiedzieć, to to, że bardzo się wkurzył, że wtedy ta gra u niego kosztowała 349 zł, jak możemy zobaczyć, i droższy budko frank szwajcarski, a umówmy się, no Szwajcaria rządzi się trochę innymi dochodami i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj był dosyć o to wkurzony. Na chwilę obecną możemy zobaczyć, aha, już warto zauważyć, że to jest film przed 2 tygodni, tak? Na chwilę obecną możemy zobaczyć, że cena uległa zmianie i ta gra będzie kosztowała 300 zł. No według mnie i tak dalej dużo, ale mniejsze o to. Tak czy siak możemy zobaczyć, że już jesteśmy troszeczkę lepiej tutaj usytuowani, niżeli jeszcze na samym początku, no bo jednak te 5 zł tani robi robotę. Co należy powiedzieć, to to, że to jest tak na dobrą sprawę najniższa cena, jaka została tutaj zarejestrowana, więc jest się z czego cieszyć, ale jak możemy zobaczyć, jest masę krajów, zdecydowana większość, gdzie ta gra jest dużo, dużo tańsza. I żeby było jasne, nie chodzi o samego Indiana Jonesa. Mi chodzi o to, że no po prostu ta waluta bardzo dużo wpływa. Po pierwsze na gry, po drugie na przedmioty na markecie, do czego sobie przejdziemy troszeczkę później. I co należy powiedzieć, to to, że masa różnych gier, tak na dobrą sprawę, masa różnych krajów ma tą grę dużo, dużo taniej. Nawet o połowę taniej w Arabii Saudyjskiej. Więc umówmy się, jest dosyć ciekawie. Warto nam zwrócić uwagę na to, że w amerykańskim dolarze to jest 70 dolarów. Więc jeżeli byśmy liczyli, że ta gra w akcie kosztowała 70 dolarów, powinniśmy płacić po obecnym kursie 270 zł. Więc z jednej strony kicha, z drugiej strony już nie jesteśmy aż tak daleko, no i gdzieś tam można przeboleć te 20 zł. Natomiast myślę, że boli fakt, że między innymi w Arabii Saudyjskiej czy w innych to miejscach płacą praktycznie 2 razy mniej za tą grę, umów się, jest to już lekkie nieporozumienie. No, plus, że tą cenę zupgrade'owali, no ale dalej jakby szału nie ma. Co należy nam powiedzieć, to to, że no tutaj możemy sobie wejść na przykład na SteamDB i taką każdą grę w ten sposób sprawdzić, każdą grę opędzlować. Przykładowo tutaj właśnie, jeżeli chodzi o wiele tytułów, będąc na złotówce, możemy zobaczyć, że doszło do obniżek na tym to właśnie cenie. Często są te obniżki o 30%, o 20%, to już w zależności od tego, im droższa jest ta gra, tym ta obniżka będzie wiadomo mniejsza. Tutaj nawet 84%, przez to, że zmienili walutę. Dlaczego uważam, że zmienili walutę? Z tego powodu, że dokonałem małego testu i możemy zobaczyć, że wszedłem sobie na po prostu niezalogowanym Steamie i możemy zobaczyć, że naklejka przykładowo Facecanu z Berlina kosztuje 1 dolara. Natomiast, kiedy sobie wyszukałem dokładnie tą samą naklejkę na markecie, możemy zobaczyć, że ta naklejka kosztuje już 3,91. W związku z czym pokuszę się o stwierdzenie, że aktualny kurs złoty dolar to jest 3,91, więc pokuszę się o stwierdzenie, że jesteśmy stosunkowo blisko tego najaktualniejszego kursu, zważywszy też na to, że na przestrzeni ostatniego miesiąca no ten kurs sobie dosyć mocno skacze, więc to, że jest powiedzmy sprzed prawie że miesiąca, w porządku, już jest lepiej, no i tutaj nikt nie wymaga od Steama, żeby to codziennie aktualizował i myślę, że to byłoby dosyć niefajne, gdyby faktycznie codziennie to aktualizował. Więc doszło do aktualizacji dolara, pokuszę się o takie stwierdzenie, no bo tak jak mówię, no ta naklejka mnie tutaj trochę w tym utwierdza. Jeszcze kilka dni temu komentowałem film Johna, znaczy komentowałem gdzieś tam w odcinku newsowym, wrzuciłem właśnie, że dolar był wyceniany na 4,20 czy coś takiego, czy 4,30 nawet, więc nic, tylko się cieszyć, że faktycznie ten dolar został tutaj zupgrade'owany i że faktycznie mamy teraz lepszą sytuację. Dlaczego lepiej? Ano z tego powodu, że my, jako Polacy, jesteśmy zobligowani do tego, żeby płacić w złotówkach. Ciężko
by nam było faktycznie możliwe na Steamie, żeby przerzucić się na inną walutę, robiąc to legalnie, normalnie i tak dalej. W związku z powyższym, faktycznie należy wziąć pod uwagę, że dzięki temu, że ten kurs został zupdate'owany, oczywiście, no to mamy sytuację, że teraz wszystko dla nas w teorii będzie tańsze. I w tym momencie z bliżej nieokreślonych przyczyn padł mi mikrofon, w sensie coś się spieprzyło. Wybaczcie za to, ale już tutaj kontynuuję. Z tego powodu, że najczęściej zarabiamy, trzymamy i płacimy oczywiście w złotówkach, no to w momencie, kiedy nagle nasza waluta jest wyceniana lepiej, a tak teraz jest, kiedy to właśnie kurs dolara zszedł w dół, no to to domyślę tak jakby złotówka się w pewnym sensie umocniła na tle oczywiście tej pary walutowej. W wyniku czego jest to dla nas komfortowa sytuacja, no bo jakby na to nie patrzeć, po prostu płacimy, mamy lepsze ceny dla nas, dla Polaków. Więc nic, tylko się cieszyć. Co będzie z tym dalej? Nie mam kryształowej kuli. Gdybym wiedział, co dalej będzie z kursem dolara, no to tak na dobrą sprawę mógłbym zrobić na tym potężny pitos, ale że nie mam kryształowej kuli i nie wiem, no to pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać. W momencie, kiedy kurs dolara w jakiś sposób poszedłby do góry, to znaczy dla nas dolar stałby się nagle droższy, no to wtedy możemy się spodziewać, że na nowo zostanie to zaupdate'owane, no i w wyniku tego znowu wrócimy do starszych cen. Jak starych? Ciężko powiedzieć, no bo tak z doświadczenia widzę, że kiedy jakaś waluta galopuje w drugą stronę, to Valve trochę szybciej chce to jakoś w sposób update'ować, w jakiś sposób to zmieniać. Natomiast kiedy jakaś waluta nagle wypadałoby, żeby tak trochę poprawić ją, dlatego bo jakaś waluta względem dolara się umocniła, no to trochę czasu to zajmuje. Ile? No to widzisz w tym momencie, że może trwać to nawet kilka miesięcy. W wyniku czego, jeżeli by doszło do jakiejś sytuacji, że nagle dolar zacznie mega, mega drożej względem złotówki, no to spodziewałbym się tutaj dosyć szybkiej interwencji ze strony Valve. Natomiast w przeciwnym tutaj scenariuszu, kiedy to w jakiś sposób nagle dolar by jeszcze tracił na wartości względem złotówki, no to myślę, że trochę znowu wody w Wiśle upłynie, zanim zobaczymy kolejną jakąś zmianę. Oczywiście jest to moje gadanie, bo palę to oczywiście już tak doświadczeniem na tym markecie, aczkolwiek nic zarówno na tym rynku, jak i na żadnym innym nie jest pewne. W związku z czym nic, tylko się cieszyć, że na chwilę obecną mamy jedne z najniższych cen w historii pary dolar versus złotówka i warto sobie to wziąć oczywiście pod uwagę. Jak widzisz, dalej te gry no nie są w najlepszych cenach dla nas, więc niby szampany można otwierać, ale z drugiej strony nie do końca, ale no na pewno jest lepiej, niż jeżeli było jeszcze kilka tygodni temu, no chociaż dalej znajdujemy się tak w jednej czwartej stawki, no i masę krajów ma totalnie lepszą sytuację. Ale no cóż, możemy narzekać, możemy psioczyć, ale no nic z tego nie będziemy mieli, więc trzeba się pogodzić i oczywiście żyć z tym dalej.